Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku programu Co za Historia. To będzie nasz drugi odcinek i w drugim odcinku zajmiemy się pierwszym królem Polski, którym był Bolesław Chrobry. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że po zadymie pod Cedynią w 972 roku Mieszko I musiał wysłać swojego syna jako zakładnika, jako gwaranta pokoju, że nie będzie prowadził dalej wojen z cesarstwem. Tak się też stało, Bolesław pojechał i jako mały chłopiec przybywał na dworze cesarskim. Tam poznał kulturę łacińską, obyczaje i tradycje, jakie odbywały się na dworach niemieckich. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Bolesław, kiedy wrócił do Polski, zastał tam macochę Odę oraz trzech swoich przyrodnich braci. Musiał się z nimi jakoś rozprawić. Skończyło się tak, że zostali wygnani. A jeżeli ktoś się przeciwstawił Bolesławowi, został po prostu oślepiony. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Początkowe lata panowania Bolesława Chrobrego to przyjazd dosyć znanej postaci z historii świętego Wojciecha. Biskup czeski Wojciech przyjechał do Gniezna, do Bolesława Chrobrego, żeby w jego imieniu wyruszyć na misję chrystianizacyjną do pogańskich Prus. Poprosił o pomoc Bolesława Chrobrego, ten mu zorganizował taką wyprawę. Gdy tam dotarł, tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Wiemy doskonale, że zginął. W jaki sposób? Nie do końca. Czy polegało to na tym, że wszedł podczas jakiejś tam uroczystości religijnej i stwierdził, że wy nie macie racji, mój Bóg być lepszy od waszego Boga? Czy po prostu trafił źle i od razu pozbawiono go głowy? Bolesław wyruszył na tereny Prus, żeby wykupić ciało świętego Wojciecha. I tutaj są fantastyczne przekazy i fantastyczne mity, które wokół tego urosły. Mianowicie położono na wielkiej wadze ciało Wojciecha. I tyle, ile ważyło ciało, miał zapłacić Bolesław Chrobry w złocie. Niektórzy idą o krok dalej i mówią, że Prusacy specjalnie namaczali ciało świętego Wojciecha w wodzie, aby nabrało jeszcze kilku kilogramów i jeszcze trochę tych klejnotów skubnąć od naszego księcia Bolesława. Tak czy siak, ciało zostało wykupione. W 997 roku wiemy, że umarł Wojciech, na pewno, i te zwłoki zostały przywiezione do kościoła w Gnieźnie. Tam został pochowany. Bolesław zadbał o to, żeby wysłać list do papieża, informując go o tym, co się stało z Wojciechem. Wojciech został ogłoszony święty. Mając świętego, mogliśmy ubiegać się o stworzenie arcybiskupstwa, pierwszego arcybiskupstwa w Polsce, które będzie bezpośrednio podlegało papieżowi. Scena męczeńskiej śmierci z 23 kwietnia 997 roku została dokładnie pokazana na drzwiach katedry gnieźnieńskiej, dokładnie w 18 scenach z życia męczennika na brązowych płaskorzeźbach. Dzisiaj modne jest posiadanie fajnych butów i nagrywanie filmików na Instastory, ale w średniowieczu kozacką rzeczą było mieć relikwie. A co to jest relikwia? Moi drodzy, relikwia to są szczątki bądź rzeczy osobiste ludzi, którzy zostali uznani za świętych. Chrześcijanie wierzyli, że szczątki świętych mają jakąś magiczną moc. Bolesław ma takiego gościa. Bolesław ma świętego Wojciecha pochowanego w Gnieźnie, w stolicy, w której już on przesiadywał na stałe. Do grobu świętego Wojciecha z pielgrzymką przyjechał Otton III, cesarz niemiecki, czyli cesarz świętego cesarstwa rzymskiego. Książę Bolesław miał świadomość, że to jest najważniejszy władca w Europie i musiał pokazać się najlepiej, jak potrafił. A pokazał się bardzo dobrze, bo przekazy mamy najróżniejsze, które aż obrosły w legendę. Trochę więcej imprezy, jakiej nie przeżyli, niech sąsiedzi walą, 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 walą do drzwi. Bolesław tak ugościł samego cesarza, że pozwolił każdemu z rycerzy, którzy przybyli razem z nim i siedzieli na uczcie, zabrać ze sobą talerze i kielichy. Talerze i kielichy? Po co nam talerze i kielichy? A tuż po to, że one były zrobione ze złota albo ze srebra, a niektóre zdobione były kamieniami szlachetnymi. Takie prezenty to jak dzisiaj pójść na imprezę i dostać torebkę Dolce & Gabbana. Jest to Gucci. Na cesarzu i na wszystkich przybyłych gościach Bolesław zrobił gigantyczne wrażenie. O samym przybyciu cesarza i tym, jak to wyglądało, mamy przekaz Gala Anonima. Gala Anonim pisze: na koronę mego cesarstwa to, co widzę, większe jest niż wieść głosiła. I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników księciem nazywać lub hrabią,
lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną. Panowie obdarowali się dosyć specyficznymi darami. Mianowicie cesarz wręczył włócznie świętego Maurycego, w której zatopiony był gwóźdź krzyża Chrystusa. Oczywiście to nie był oryginał. Oryginał to były insygnia władzy cesarskiej. No ale dostał kopię, jak równy z równym. Co zrobił Bolesław? Bolesław ofiarował ramię świętego Wojciecha. Dam mu w darze gwóźdź krzyża pańskiego wraz z włócznią świętego Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię świętego Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyliśmy miłością. Pomyślicie sobie, że prezent dosyć wysublimowany. Jednak faktycznie w tamtych czasach wymiana relikwii stanowiła coś najbardziej pożądalnego. Pamiętajcie, że ilość relikwii była ograniczona. I ci, którzy je posiadali, mogli czerpać tej magicznej mocy właśnie z tych relikwii. Galanonim pisał, że cesarz zdjął diadem królewski, nałożył na głowę Bolesława. Bolesław powinien zostać królem, powinien zostać wyniesiony do rangi królewskiej, a nie być dalej księciem. Musimy pamiętać jeszcze o trzeciej, bardzo istotnej rzeczy. O koncepcji uniwersalnej Europy. Coś w stylu dzisiejszej Unii Europejskiej. Pewnie pojawi się dużo hejtu, ale o to chodziło mniej więcej. Cesarz niemiecki miał ideę, aby współpracowały ze sobą państwa. I taką osobą, która miała pilnować całego wschodu Imperium Niemieckiego, Świętego Cesarstwa, miała być właśnie Polska i miał być to władca, w którym cesarz widział Bolesława. Bolesław miał chrystianizować cały wschód i miał rządzić tą częścią wschodniej Europy. Co mamy jeszcze z faktów historycznych o zjeździe gnieźnieńskim? Otworzono arcybiskupstwo. Arcybiskupstwo w Gnieźnie i arcybiskupem został brat świętego Wojciecha, Radzim Gaudenty. Utworzono trzy biskupstwa w Krakowie, we Wrocławiu i w naszym sąsiednim Kołobrzegu. Dobry, chrobry, byłeś dobry. Moi drodzy, musimy sobie wyjaśnić, dlaczego Bolesław nosi przydomek chrobry. Przede wszystkim chrobry znaczy waleczny. Waleczny. A do tego momentu nie mamy za bardzo jakichś tu walk, o których moglibyśmy wspomnieć. Wygnanie braci przyrodnich oraz macochy no, nie należałoby do szczytu męstwa. Krótko po zjeździe gnieźnieńskim nowy kolega naszego Bolesława umiera. Otton III umarł i zmienia się całkowicie polityka Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry postanawia zaatakować Niemcy, a wojna polsko-niemiecka trwała od 1002 do 1018 roku. 16 lat trwała wojna polsko-niemiecka, która zakończyła się de facto pokojem w Budziszynie, na mocy którego po raz pierwszy w historii i jedyny otrzymaliśmy ziemię na zachód od rzeki Odry. To są ziemie Milsko i Łużyce. Tak się zakończyła wojna polsko-niemiecka. Na południu Bolesław również nie próżnował. Bolesław zajął Czechy oraz zajmuje Słowację i Morawy. Zostały nam jeszcze dwa kierunki geograficzne, w którą stronę mógł pójść Bolesław. Na północ? No nie bardzo, mamy morze. Tam nie wojował. To zostaje nam wschód. Na wschodzie mamy Ruś Kijowską. Na Rusi Kijowskiej, moi drodzy, rządził Rusią Kijowską Jarosław Mądry. Jarosław Mądry miał siostrę, którą chciał poślubić Bolesław Chrobry. Zaręczyny zostały odrzucone i urażony Bolesław poszedł za sprawą swojego serca, ruszył na Ruś Kijowską, złupił Kijów, podpalił go, a wracając do Polski przyłączył Grody Czerwińskie. Z ciekawostek życia Bolesława Chrobrego należałoby wspomnieć, że Bolesław miał aż 4 żony. Oczywiście nie naraz. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. W 1025 roku w końcu udaje się Bolesławowi zostać królem Polski. Koronuje się tam w kwietniu, niedługo potem umiera, ale mamy pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry był faktycznie walecznym, ale swojemu synowi spadku pozostawia wkurzonych Czechów, jeszcze bardziej wkurzonych Niemców i Jarosława Mądrego, którzy planują odwet zrobić na Piastach. Ale o tym mam nadzieję w następnym odcinku. Dziękuję bardzo, że wytrwaliście. Pamiętajcie, że w opisie tego filmu macie materiały, z których możecie poszerzyć swoją wiedzę oraz przećwiczyć pewne umiejętności. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo. Adios. Odcinek drugi. Jurand mówi, żebyście zostawili lajka pod filmem. Co za historia. W dzisiejszym odcinku
Przepraszam, Marcinie.